grill-funkowo-płoskiej atmosferze jest z nami Blaze. Witam, witam serdecznie. Jest z nami Człowień. Dzień dobry, witam. No i co, główny temat dzisiaj to chyba Grill Funk Tunes, więc Blaze, może zacznę od Ciebie, bo my to chyba się tak co roku spotykamy w tej wakacyjnej atmosferze. No i teraz, jak nie kempowo, to teraz o nowej płycie, więc może Ty kilka słów o tym, no, czemu akurat Grill Funk Tunes, czemu teraz z Człowieniem? Naturalna kolej rzeczy, bo już od bodajże 2 lat się spotykamy w studiu Desto w Szczecinie. Wybieramy się tam przez to, że każdy z nas ma jakby swoją osobną pracę na co dzień. Raz na 3 miesiące wynajmujemy sobie domek, agroturystykę u pani Koperek, także panią Koperek pozdrawiamy. Mieszkamy tam i przez 3 dni nagrywamy płyty. Pani Koperek będzie zadowolona z reklamy. Nie chciała być tylko... Tutaj adres strony internetowej. Tak jest, agroturystyka u Koperka. Kołbaskowo zapraszam. Tak, no, no tak jak powiedziałem, z Blaze'em gdzieś regularnie rozmawiamy, ty z kolei gdzieś tam ostatnio trochę bardziej w cieniu, no ale wróciłeś w bifakowej atmosferze i co, no, zadowolony? Dobrze się to sprawdziło teraz? Jak na to patrzysz? Oczywiście, że wróciłem, ale generalnie tak naprawdę nigdzie sobie nie poszedłem. Cały czas jakby coś tam sobie skrobałem, tylko nie miałem jakby koncepcji na żadną płytę, ani generalnie nie myślałem nawet, żeby zrobić płytę, ale Antek to jest taki gość, który po prostu mnie jakby za habety wyciągnął, kazał mi jechać do Szczecina z jakiejś piwnicy, do jakiegoś PRL-owskiego pokoju, powiedział mi, że ja tam śpię, że będziemy 3 dni nagrywać. Będziesz nagrywał rap. I że da mi koszulkę. I że dopiero jak nagrasz rap, to cię wypuści. Dokładnie. Dostawiasz chociaż jedzenie? Nie, powiem ci właśnie nie, tam jak jedziemy, to mało co jemy, nie? A jak? U pani Krysi mielone. Dementujesz? Dementuję, jemy mielone u pani Krysi. Jemy mielone u pani Krysi, ale co chciałem powiedzieć. Generalnie strasznie mi się podobała ta koncepcja nagrywania tej płyty, czyli po prostu, że jedziemy na 3 dni, mieszkamy u pani Krysi. U pani Koperek. I naprawdę 3 dni siedzimy, nie wychodzimy z studia, robimy z niesamowitymi ludźmi muzykę, generalnie oni robią muzykę, no bo my nie jesteśmy muzykami, jesteśmy raperami, piszemy teksty pod ich muzykę. Mogę powiedzieć, że Jorguś, no Funk Monster, Tropiki, Feliepe, bardzo się cieszę, że też jakby dołączył do tej ekipy, to ten młody producent, który generalnie brzmieniowo po prostu mocno, mocno moim zdaniem teraz w Polsce siedzi. Generalnie. I co chciałem powiedzieć jeszcze? Wtrąciłeś mnie z wątku, mi kazałeś ksywy wymieniać. O mielonych mówiłeś. No, mielone są świetne, ale generalnie powiem ci świetnie. Jeszcze wracając do tej koncepcji albumu, uważam, że taka forma mi jak najbardziej odpowiada i tak powiem ci, że mogę nagrywać cały czas. Do 50 jeden dzień dłużej. Muszę... Niewiele zostało. Nie chciałem tego mówić, nie? Że kurde, musimy się śpieszyć, bo niewiele płyt tam zostało. Wiesz, no ty chyba jesteś odpowiedzialny za całość tego zamieszania, tak? No kurde, no jak ci się udaje w ogóle zebrać tych wszystkich ludzi, zamknąć ich na te 3 dni, bo chyba każdy z was tak naprawdę oprócz rapu ma także inne zajęcie. Tak. A tutaj jednak no, ta zajawka kipi, trudne zadanie? Znaczy każdy... Wiadomo, że chcę jechać i jakby z mojej strony to wygląda tak, że jakby jestem odpowiedzialny, żeby skrzyknąć jedną datę, powiedzieć, kiedy pani Koperek ma wolną lukę i może nam wynająć dom. No i zgadujemy się wszyscy, mamy swoją tam taką grupkę na Messengerze i jakby pada jedna, druga data, jesteśmy zgrani, jedziemy. I Facebook Funk. Tak jest. Jest to hotel robotniczy, tam normalnie robotnicy sobie stacjonują i generalnie kiedy nie ma robotników, to my możemy wjechać, nie? Znaczy, ciekawe to jest. Wcześniej mi zawsze grill funk, no teraz wyjątkowo mamy Grill Funk Tunes i oczywiście logo, które dla każdego powinno być dość jasnym nawiązaniem, do czego nawiązuje, to teraz muszę zapytać, kto jest którą postacią z Looney Tunes? Jesteś diabłem tasmańskim. Kto jest którą postacią z Looney Tunes teraz? Przyznawać się. O, what's up, tak? Nie, ale poważnie, no skąd to Tunes, nie? Zawsze skąd to Tunes? Tak, to jest krótka historia. Panowie, nie mamy tytułu płyty. 3 hasła głosujemy na Facebooku w ankiecie. Tak! I padło na Tunes, że miał najwięcej głosów, więc już dlatego zrobiłem logo i to jest nasza filozofia. Dobra. A sama nawet Także generalnie chciałem powiedzieć, że ja głosowałem za inną nazwą. I ja byłem jedną z osób, które były na nie. Jedyną chyba. I tą alternatywną nazwą było?
jaka była alternatywna nazwa, co teraz w tej chwili nie pamiętam, ale ja chciałem, żeby ta płyta się nazywała Bez Autotuna. I została z tunem. Dobra. Śmiechy śmiechami, no ale pogadajmy też o samej płycie, no jak zawsze, tak? Tętniące życiem, tętniące funkiem, idealnie na wakacje, zawsze się wyrabiacie też na wakacje, co jest ważne, bo sobie pomyślałem, jak Wena chyba przecież teraz zadał pytanie, że właśnie skończył wakacyjną płytę i czy mają wydać zimą czy jesienią, nie? A wy się jednak zawsze wyrabiacie, no i co, no i mamy... Ciekawi mnie to, że na okładce nie widać tak naprawdę, kto jest w jakim kawałku, kto jest za niego odpowiedzialny i tak dalej, że gdzieś tam jest to mocno ukryte w środku. Celowe? Celowe w sumie. Raz, żeby się tu nie zmieściło to wszystko tak naprawdę, żeby każdego wyróżnić. Dlatego takie szczegóły jakby zostawiamy już w środku. Właśnie, próbuję to wyciągnąć z was, bo oczywiście płyta jest podpisana Człowień i Blaze, ale no, gdzieś tam wspomniałeś o tych producentach, żeby właśnie spróbuję wyciągnąć to, jak wiele osób jest zaangażowane w ten projekt. Powiem ci, że bardzo dużo. Generalnie to zależało też od tego, kto z nami pojechał na ten wyjazd tam, nie? Bo na jednym wyjeździe był na przykład Mogli, ale już na następnych nie był, ale jeden beat zostawił po sobie. Także generalnie stały skład to jest taki, że jest Jorguś, jest Matek, to kogoś jeszcze zapomniałem pewnie. Matek, Liepę. Liepę też do tego. Anemic Shot też się pojawił, tak. DJ Tony. Jest bardzo dużo ludzi tak naprawdę. Teraz dopiero powiem ci, doszło do mnie, że ich jest naprawdę więcej niż 5. Tych mielonych to sporo musi być. 10-12 osób jedzie na wyjazd. Ale wiesz, co jest fajne, że tam naprawdę cały czas jest robota, wiesz, o co chodzi. Oni wpadają, zamykają się w pokoju, klepią te bity. My w tym czasie, dopóki jeszcze nie ma bitu, wiesz, jaramy, nastrajamy się. I generalnie po godzince, półtorej wołają nas, mamy już, no to my od razu ciach i lecimy, 3 numery, 4 numery, o 2 w nocy wokale zaczynamy nagrywać, wiesz, taka faza, nie, ale powiem ci, super, że tak pracuje. Ale to wy wszystko jak tam jedziecie do pani Kuperek na Mielone, to wszystko faktycznie sprzętowo tam rozstawiacie, tam się wszystko dzieje? Jeśli chodzi o, no bo bity, no to jasne, no jest, ale wokalnie to wszystko tam? Tak, wszystko tam się dzieje. I to wykładacie wydłuczkami od jajek pokój u pani? Ale nie, to nie jest u pani Kuperek. A, właśnie o to pytam. Desto Studio jest jakby 300 metrów, okay. 500 metrów obok pani Kuperek, to jest w takich starych halach, znaczy to jest w halach targowych dla Niemców, jakby przygranicznych. Tak. Aloha. Wiedziałem, że to procencik. Studio się mieści obok targowiska Krasnali. A studio ma obok targu dokładnie, jest 4 pomieszczenia. Ostatnio miałem dobrą rozkminę właśnie, że dalej w Polsce my produkujemy Krasnale, jak teraz kilka razy byłem w Niemczech, nigdzie nie widziałem Krasnali. Zastanawiam się, kto kupuje Krasnale. Wszyscy skołbaskowali, wszyscy wykupili tam, co? Ja ci powiem, że ja tak sobie obliczyłem, że za 8 razem jak pojadę, to jednego Krasnala zabiorę ze sobą. Dwa miałeś kupić. Dwa? Cholera, no to 2. Pomaluję na różowo i będą stały w ogrodzie. No wszystko powstaje, ty też odpowiadasz za grafikę, za cały ten i a kto odpowiada na przykład za to zdjęcie, bo mnie to zdjęcie po prostu intryguje, kiedy zobaczyłem tą okładkę. Moja żona. Jest odpowiedzialna za wszystkie zdjęcia, a Karola od Czuwienia za doświetlenie. Ale ja chcę powiedzieć, stary, gdzie to jest zrobione. To jest, stary, niesamowita historia z tym zdjęciem, bo... A to można pokazać? Można. To zdjęcie jest zrobione, wiesz gdzie? Przy głównym budynku zakładów Jelcza. Wiesz co to Jelcz? No. To tam produkują w dalszym ciągu te ciężarówki i zrobiliśmy sobie, dokładnie była taka ściana obrośnięta, nie wiem co to jest za roślina, ale jakaś, co? Bluszcz? Bluszczem. No i tam zrobiliśmy to zdjęcie i to jest dla mnie też ważne, że to jest akurat przy tym budynku. Bo ja jestem z Jelcza. Fajne, bo w tych kawałkach, nie na tej płycie, porodonych na każdej, właśnie strasznie czuć tą zajawkę, nawet jak się z wami rozmawia, nie? To jednak wydaje się, że mam chyba wrażenie, że to jest jeden z najbardziej zajawkowych projektów, jeśli nie najbardziej taki w Polsce. Jest, można powiedzieć, że jest trochę takim ojcem tego sukcesu. Co? O, to na grubo. Przecież to powinno być pytanie, czy uważasz być się ojcem tego sukcesu? Nie, raczej nie, to wszyscy razem odpowiadamy za to. Mi się bardzo podoba to, że jesteśmy tak zgrani, przez tyle lat ze sobą współpracujemy, jakby nowe osoby do nas dołączają. No, ostatnio jest to Feliepy, który od razu tak jakbyśmy go znali od dziecka. I to jest piękne, każdy chce robić i każdemu chodzi tylko o to, żeby robić fajną muzykę. Ta muzyka, którą nagrywacie, to chyba w ostatnim czasie to musi wam być smutno, że tego funku i hip-hopu jest tak mało, nie? Wiesz co, ja się powiem ci szczerze, nie zastanawiam w ogóle nad tym, nie? My mamy swoją robotę do zrobienia i
wchodzimy do studia i nagrywamy to i tyle. Nie zastanawiam, powiem ci, ja nie mam czegoś takiego, że się zastanawiam, kurde, może tego nie róbmy, bo tego nikt w Polsce nie słucha. Nie. Mamy bity, mamy jaranko, nagrywamy. Była faza na techno, to zrobiliśmy techno. O trzeciej nad ranem. Celowo zamieszczone obok Mob Deep? Proszę? Celowo na takich się zresztą zamieszczone obok Mob Deep, czy przypadkowo? Nie, tak jakoś układaliśmy sobie tracklistę, że musi jakby klimatycznie, żeby się tam jakaś różnorodność była dość ciekawa. Ale ty jak sobie posłuchasz tej płyty, to zobaczysz jak po techno ten Mob Deep wjeżdża, nie? Bo no właśnie, można się dlatego zdziwić. Dlatego zapytałem, czy to było celowe, nie? Że po prostu... Myślałem, że celowe. No tak, no jak ustalaliśmy. Tak. Że jest techno, nagle co jest grane, a to klasyka. Płyta jest... Pytanie, czy w ogóle w takim pełnym składzie gdzieś was można zobaczyć, żebyście będziecie mieli okazję zagrać to na żywo? Mamy cały czas w głowie coś takiego, żeby zabrać, bo jakby wszyscy producenci są muzykami. No właśnie. Wszyscy grają na czymś, także jesteśmy w stanie naszą ekipą zagrać pełnoprawny koncert z pełnym instrumentarium. No chyba ta muzyka bez instrumentów to... I to by zagrało i z wokalistkami, i z chórzystkami jesteśmy to w stanie zrobić, ale to musimy się jakby no zebrać i wziąć dodatkowe dni urlopu. Nie jest to, no właśnie, nie jest to takie łatwe, gdyż każdy z nas pracuje i jakby to traktujemy jako naszą taką pasję, którą wiadomo, że raz na 3 miesiące musimy spełnić, jechać, nagrać i się tym cieszyć. Czyli rozumiem, że ta cykliczność tego nagrywania, tych noclegów Pani Koperek dalej będzie zachowana, tak? Czyli można powiedzieć, że to na pewno nie jest ostatnie, co wychodzi spod tych rąk. Znaczy wiesz, generalnie jakby się tutaj nie czuję osobą kompetentną do jakby wypowiadania o tym, bo ja zostałem zaproszony do tego cyklicznego projektu. No, ale wiesz, ale właśnie, że jest zaproszony i jesteś pierwszy. A powinien być drugi, bo na tak, to jest... Tak, ale wiesz co, to jest kwartalnie to się odbywa. Kwartalnie i myślę, że dalej. No ja na pewno będę... Jestem... Jest... Ale to, czekaj, bo właśnie, żebym się nie zgubił. Czyli co, spotykacie się co kwartał, ale materiał... Nie jest z jednego kwartału, tak? Czy jakby z jednego spotkania, czy to jest tak, że z jednego, czy z ilu spotkań? Nie, nie, to zależy ile raz uda nam się nagrać jeden numer, raz cztery. Zależy. No i ciebie Blaze chcę jeszcze tak właśnie podpytać o to, co zapytałem ze Szczugienia właśnie. Zawsze był Grillfunk, nie było, Krzywek nawet nie było w sumie ciebie często, nie? Jak był Grillfunk, a teraz tak zdecydowałeś się tego czuwienia wepchnąć tutaj naprzód. Dlaczego? Co, bo łatwo się i pięknie wymawia. Nie, właśnie, bo chodzi mi po prostu o to, że wiesz, że zawsze kojarzył się Grillfunk, bo wiadomo, że gdzieś jest Blaze, że jest dużo osób, nagle się pojawiły dwie ksywki, a jest tych ksywek kilkanaście. Zastanawia mnie to, czy nikt się nie poczuł obrażony, że a jego tam nie ma. Tak. Znaczy, bo było tak, że założyliśmy, my jakby z człowiekiem spajaliśmy całość tych numerów, że jako od strony rapowej wymyślaliśmy, jakby dbaliśmy o te tematy i tak dalej, żeby to kulało. No i Cywiński jest jakby ważnym trzonem, bo już następna płyta, która będzie, no to Cywiński będzie jakby integralną częścią każdego numeru. To już chcemy jakby zrobić taki zespół i zobaczyć, kto będzie jeździł z nami do Kołbaskowa na każde spotkanie i nagrywał zwrotki do każdego numeru. A, rozumiem, czyli w skrócie, żeby być na okładce, trzeba być na wszystkich spotkaniach. Świetnie to powiedziałeś, no prawdopodobnie, kurde, Jorguś może się obrazić. No ale Jorguś, to wiadomo, Jorguś, producenci, no nasi... On nie lubi raczej w świetle kamer ani reflektorów jakichkolwiek być, on jest taki chłopak na uboczu raczej. Ale naprawdę robi robotę straszną. I to ma się zgadzać. I też zawsze o to dbamy, żeby być producentem. Wiesz, nie chcesz, nie musisz być na układce. Dobra, to co, to panowie, to dziękuję wam za rozmowę. Zapraszamy wszystkich oczywiście do sprawdzenia tego jakże wakacyjnego materiału. No wakacje jeszcze trwają, ten wywiad wyjdzie zaraz po tym, jak się tu spotykamy w Płocku, więc trzeba szybko, jak to mówią, kuć żelaza, bo kuć funk póki gorący. Także Grillfunk Tunes, sprawdzajcie to. No i co, widzimy się oczywiście, my się widzimy i życzę kolejnych owocnych kwartalników w Kołbaskowie. A dziękujemy bardzo. Przyjedziesz na jakiś kwartalnik. Kurde. Może przyjadę na 4, to może się na okładkę załapię. No powiem ci, kurde, no jest to prawda. Ale powiem wam, ale powiem wam szczerze, że chciałbym zobaczyć taki jeden... Jest hip-hop. Właśnie tak, jest dokładnie. Jest to trzeba może z nami jechać. Z Wrocławia jest, startuje jeden kołbaskobus. Oficjalny backstage z kołbaskobu. Ja ci powiem, że ta płyta tak naprawdę jest efekt uboczny.
epice tego całej zajawki, nie? Ona tam po prostu gdzieś się robiła w międzyczasie, jak żeśmy jarali i pili, nie? Ale fajnie to wyszło. Pamiętam, sam jestem zaskoczony tym, jak to gra i że w ogóle to ma sens, nie? Jak się tego, ja, wiesz, rzadko mi się co podoba mojego, a ta płyta mi się bardzo podoba. No, więc to myślę, że jest najlepsza rekomendacja, którą możemy zakończyć, także jeszcze raz dzięki panowie, sprawdzajcie, Grill Funk Tunes.